Serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, tak jest. Nazywam się Agnieszka Wróbel, Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie. I wszystkich bardzo, bardzo serdecznie witam i zapraszam do drugiego etapu Olimpiady Czytelniczej Harry Potter od A do Z. Drugi etap, czyli który to? Tak jest. Moi drodzy, znowu losowaliście dzisiaj numerki i te numerki ze sobą zabieracie na pamiątkę i nie tylko na pamiątkę, ponieważ tak dziewczyny, macie wylosowane numerki obie? Dzisiaj? Znaczy nie, dzisiaj nie. No właśnie. To te numerki są także ważne, gdy będziecie wypełniali pracę testową. Proszę w odpowiednim miejscu zanotować ten numerek. Jasne? Dobrze. Moi drodzy, tak jak obiecałyśmy tutaj z jury, jest jeszcze tutaj ze mną pani Magda Piotrowska ze Szkoły Podstawowej nr 3, która jest współorganizatorem naszego konkursu. Jest tutaj z nami pani Ania Borowian, która będzie nad wszystkim czuwała. Jest z nami pan Michał i jest nasz wyjątkowy gość, pan Andrzej Kijałkowski, który zawsze pilnuje, żeby to, co ważne w mieście, było pokazywane na stronach internetowych i na Facebooku. Bardzo dziękuję, że pan z nami również jest. Moi drodzy, tak jak obiecałyśmy, test jest łatwy. Ale żeby było sprawiedliwie, to za ten test też będzie można otrzymać tę samą maksymalną liczbę punktów, co za pierwszy test. I to będzie dotyczyło każdego z testów. Zawsze to będzie 60 punktów maksymalnie. Tak? Słucham cię? 60. Zawsze będzie 60 punktów za test. Czy to jest jasne na razie? Jest jedno pytanie, w którym będziemy odejmowali punkty, więc proszę, to jest to ostatnie zadanie, proszę je dokładnie sobie przeczytać i zobaczyć, na czym ono polega. Już wam zdradzam taką niespodziankę, że tak powiem, że to jest takie pytanie biblioteczne, bo będzie dotyczyło książek. Proszę dokładnie sobie przeczytać treść polecenia. Nie ma potrzeby, abyście odpowiadali pełnymi zdaniami wyjątkowo. Wystarczy odpowiedzieć tym słowem, które ma być odpowiedzią. Czy to jest jasne? Testy, żeby was nie kusiło ściąganie, podzielone są na dwie grupy. Na testy A i testy B. Ale słuchajcie, tutaj jest kilka osób, które pilnują tego, żeby wszystko przebiegało tak, jak trzeba na konkursach i na każdym konkursie tak jest, że gdy uczestnicy od siebie ściągają albo się porozumiewają, są dyskwalifikowani. I słuchajcie, będzie jedno upomnienie tylko, a po drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja. Czy to jest jasne? To jest praca indywidualna i mimo, że się bardzo lubicie, to pracujecie tylko na swoją korzyść. Więc proszę się nie konsultować. Dobrze? Jesteśmy gotowi? Aha, i na testy dzisiaj macie 20 minut. Rozpoczynać będziecie od tego, że drukowanymi literami albo bardzo czytelnie piszecie swoje imię, nazwisko, szkołę, klasę i numer, który dzisiaj wylosowaliście. Na tych numerkach dodatkowo zamieściłyśmy informacje o tym, kiedy odbywa się trzeci etap i kiedy odbywa się czwarty etap. I tutaj już od razu taka informacja. Pierwotnie był inny termin w czerwcu podany, ale z uwagi na to, że wasz rok szkolny wcześniej dobiega końca, czwarty etap odbędzie się 20 czerwca. Czy tak jest zanotowane na tych małych karteczkach? To wtedy spotykamy się z czwartą częścią Harry Pottera, czyli z Czarą Ognia. A w maju więzień Azkabanu. Jasne? Jeszcze jakieś pytanie. Tak? Proszę. Na przykład to pytanie na odejmowanie punktów, więc bym nie napisała, to też to ma odejmowane punkty, czy nie? Nie. Nie. Tak nie będziemy kombinować. Zero punktów. Czyli proszę sobie to rzeczywiście przeliczyć, ale moi drodzy, to naprawdę jest prosty test. Jeżeli do tego etapu przeczytaliście tę książkę, to uwierzcie mi, poradzicie sobie z tym testem bezbłędnie. My nawet w jury się tutaj spodziewamy, że tym razem będziemy mieć z
całe grono laureatów, czyli osób, które otrzymało maksymalną liczbę punktów. To Wam obiecaliśmy, więc tak rzeczywiście jest. Wystarczyło przeczytać książkę i poradzicie sobie z odpowiedziami. Aha, i u nas jest jeszcze taka tradycja, że po napisaniu przez Was testu zapraszam do zdjęcia pamiątkowego. Ostatnio było opublikowane nasze zdjęcie w Gazecie Mikołowskiej, nie wiem, czy oglądaliście, więc dzisiaj też Was zapraszam do takiego zdjęcia. Ostatnie pytania. Dobrze. Czy jesteśmy gotowi? Słuchajcie, to tak. Jury będzie rozdawało testy. Dobrze, to już pani Ania. O, już jest. Proszę podpisać pracę, zaznaczyć szkołę, klasę, numer wylosowany, sprawdzić, czy trzy strony są zadrukowane. Czy nie ma tam odpowiedzi zaznaczonych? Trzy strony, czwarta powinna być pusta. Zgadza się, tak? Możemy rozpocząć? Wszystkim życzymy raz jeszcze powodzenia. Ja mam za 17, czyli maksymalnie piszemy do 3 po. Oczywiście, gdy będziecie gotowi, możecie wcześniej oddać. Powodzenia. Jeszcze ma? Czy wszystkie prace dotarły do nas?